Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz chciałem Państwa serdecznie powitać. Będziemy rozmawiać oczywiście o robotyzacji, automatyzacji, o innowacjach. Paweł Ciechowski, główny ekonomista pracodawców RP. Mamy czwarty z cyklu rozmów na temat naszych spotkań, na temat Polskiego Ładu, a właściwie zmian podatkowych w Polskim Ładzie poświęcone ulgom innowacyjnym. Z nami jest Pan doradca podatkowy, partner SSW Pragmatic Solutions, pan Łukasz Karpiesiuk. Będziemy się omawiać pięć ulg, które są przewidziane w Polskim Ładzie. Tak jak chciałem powiedzieć, że poprzednie nasze spotkania wskazywały, że no nie były zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o nasze poglądy na tym, co zmiany w Polskim Ładzie spowodują dla przedsiębiorców. Tak naprawdę większość przedsiębiorców i też my jako pracodawcy RP uważaliśmy, że te zmiany nie będą korzystne dla zwiększania na przykład inwestycji czy dla podnoszenia produktywności. Natomiast te zmiany wydaje się, że są korzystne. Może oddam już głos panu Łukaszowi Karpiesiukowi. Po tej prezentacji będzie seria pytań, otwarta dyskusja. Liczymy na Państwa komentarze. Oddaję głos partnerowi SSW Pragmatic Solutions, panu Łukaszowi Karpiesiukowi. Dziękuję pięknie za to wprowadzenie. Rzeczywiście pakiet ulg przewidzianych w pakiecie prekonsultacyjnym, w projekcie prekonsultacyjnym dotyczącym przedsiębiorców innowacyjnych wygląda imponująco. Muszę oczywiście zastrzec, że mówimy dalej nadal o projekcie. Większość tych ulg będzie jeszcze pewnie przedmiotem prac legislacyjnych. Natomiast no, wiemy już na tyle dużo, że warto o nich rozmawiać, warto się przygotować na to, co będziemy mieli do dyspozycji prowadząc innowacyjną działalność, począwszy od roku 2022, a będziemy mieli sporo środków do dyspozycji. Będziemy mówić dzisiaj o uldze na prototyp, uldze robotyzacyjnej, uldze na innowacyjnych pracowników i także o tym, co zmieni się w tych ulgach, które już do tej pory znaliśmy dobrze, czyli uldze B plus R i uldze IP Box, które również staną się dużo bardziej atrakcyjne, począwszy od przyszłego roku. Ulga na prototyp to nazwa dosyć myląca. Jest to ulga, której przeznaczeniem jest wsparcie produkcji próbnej nowych produktów i w zasadzie nie tyle prototypowania, nie tyle tworzenia prototypu, co wydatków związanych z uruchomieniem produkcji już seryjnej, a właściwie przedseryjnej. Kosztem kwalifikowanym, który będziemy mogli odliczyć dodatkowo, jest 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu, nie więcej niż 10% dochodu. Taki produkt, podstawowym warunkiem tej ulgi jest to, żeby był wynikiem prowadzonych przez danego podatnika prac badawczo-rozwojowych. Natomiast tu trzeba sobie powiedzieć, że właściwie w każdym przypadku, kiedy wprowadzamy nowy produkt do palety w danym przedsiębiorstwie, prowadzimy coś, co spełnia definicję prac rozwojowych, nawet jeżeli planujemy produkcję nowego wyrobu, jest to przejaw działalności badawczo-rozwojowej, a konkretnie prac rozwojowych, więc no, wydaje się, że tutaj będzie dość łatwo spełnić ten wymóg i będziemy mogli odliczyć koszty produkcji próbnej w danym roku lub przez, jeżeli nie zdążymy tego w roku poniesienia, odliczyć przez kolejne 2 lata podatkowe. I co będzie tym kosztem kwalifikowanym? Poproszę o kolejny slajd. Co będzie tym kosztem kwalifikowanym? Będą to koszty etapu technicznego, etapu produkcji nowego produktu, czyli koszty surowców, materiałów zużytych na produkcję próbną, ale również koszty modernizacji czy zakupu linii produkcyjnej służącej do wykonania produkcji próbnej. No, z reguły jest tak, że produkcja próbna danego produktu jest produkowana na tej samej linii,
na której produkowana jest później, robiona jest później produkcja seryjna, więc de facto kosztem kwalifikowanym tej ulgi, który będziemy mogli w 30% dodatkowo odliczyć od dochodu, no, będą wydatki związane z produkcją nowego wyrobu jako takiego, czyli z nową linią technologiczną, więc jest to ulga o potencjalnie dość szerokim zakresie zastosowania. Oprócz tego będziemy mogli także odliczyć od dochodu dodatkowo koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu. I tutaj przez te koszty ustawodawca rozumie koszty badań, certyfikatów, które są ponoszone w celu uzyskania certyfikatów warunkujących dopuszczenie danego produktu na rynek. To są, tutaj ustawodawca czyni zastrzeżenie, że nie będą to wszystkie certyfikaty, które jakby polepszają pozycję produktu na rynku, tylko będą to te, które warunkują dopuszczenie danego wyrobu na rynek. No i jeszcze jedna ważna uwaga dotycząca tej ulgi. Ona będzie miała zastosowanie tylko dla produktów, nie będzie mogła być tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o te wydatki kapitałowe, będziemy mogli ponieść praktycznie wszystkie wydatki na środki trwałe poza środkami transportu. Tak więc no, katalog kosztów kwalifikowanych ulgi jest bardzo szeroki. Z kolei jeżeli chodzi o te koszty wprowadzenia, koszty certyfikacji, o których wspomniałem, to w szczególności koszty homologacyjne, znaków CE czy weryfikacji technologii środowiskowych. Kolejna ulga przewidziana w pakiecie Polski Ład, ulga na robotyzację. Robot przemysłowy, który będzie dawał nam prawo do odliczenia 50% kosztów poniesionych na kosztów inwestycyjnych poniesionych na jego zakup lub leasing. Maszyna automatycznie sterowana, programowalna o co najmniej 3 stopniach swobody. Więc mówimy tutaj o tak naprawdę wyłącznie typowych robotach przemysłowych, takich manipulacyjnych. Nie mówimy tutaj niestety o automatyzacji czy o cyfryzacji linii produkcyjnych klasycznych. Nie mówimy tutaj o rabiarkach sterowanych numerycznie, o tego typu sytuacjach. Mówimy o takich faktycznie wąsko rozumianych robotach przemysłowych i nabycie takich robotów będzie nam oprócz normalnych kosztów amortyzacji, którymi będziemy to rozliczać, będzie nam dawało dodatkowo możliwość obniżenia dochodu o 50% tychże wydatków. Oprócz tego będzie możliwe również zaliczenie do kosztów kwalifikowanych urządzeń peryferyjnych, między innymi koszty maszyn służących do integracji robota z linią produkcyjną, a także nabycie kosztów niematerialnych, wydatków, poniesienie wydatków niematerialnych i prawnych, kosztów szkoleń i no, również ustawodawca pozwala na rozliczenie tych wydatków, jeżeli robot będzie leasingowany. To oczywiście będzie powodowało, że i nabycie sfinansowane z innych źródeł będzie dawało różne możliwości rozliczenia. Teraz to, co no niestety istotne i mniej korzystne w tej uldze, to na chwilę obecną ten projekt przewiduje wyłącznie możliwość rozliczenia ulgi za lata 2022-2026, czyli no dość wąskie okno czasowe. Ja niespecjalnie widzę uzasadnienie dla takiego zakreślenia tej ulgi w tak wąskich ramach czasowych. Myślę, że proces robotyzacji polskiej gospodarki jest bardziej długofalowy i sądzę, że no, przydałoby się, żeby ona funkcjonowała dłużej, chociaż z drugiej strony przynajmniej mamy pewność przy zmieniającym się polskim prawie podatkowym, że przez te 4 lata takie wydatki będą dawały prawo do obniżenia dodatkowego do opodatkowania. Kolejna ulga na innowacyjnych pracowników.
To jest de facto inny sposób wykorzystania przysługującego nam limitu ulgi B plus R. Otóż bardzo często zdarzało się, że podatnicy nie chcieli rozliczać ulgi B plus R, wiedząc, że w krótkim horyzoncie czasowym no, nie będą w stanie jej wykorzystać, ponieważ mają za mały dochód albo zaczynając działalność w ogóle ponoszą stratę podatkową. I oczywiście ulga B plus R daje możliwość rozliczenia przysługującego z tytułu kosztów B plus R limitu w ciągu 6 lat podatkowych, jeżeli mamy w danym roku, w roku poniesienia kosztu zbyt niski dochód albo ponosimy stratę. Również startupy miały możliwość uzyskania w pierwszym lub w pierwszym i drugim roku działalności, w zależności od wielkości, takiego swoistego cashbacku ulgi B plus R. No ale dla pozostałych przedsiębiorców w sytuacji, gdy ulga, w sytuacji, gdy nie mieli wystarczających dochodów, żeby ulgę wykorzystać, czyli żeby obniżyć sobie dochód o te koszty działalności B plus R, ulga była taką marchewką na długim kiju, korzyścią gdzieś odległą w czasie. Tu w przypadku ulgi na innowacyjnych pracowników ustawodawca proponuje bardzo ciekawy mechanizm, mianowicie jeżeli nie możemy rozliczyć ulgi ze względu na to, że ponosimy stratę, ulgi B plus R, ze względu na to, że ponosimy stratę lub mamy za mały dochód, to możemy obniżyć o kwotę przysługującej nam korzyści z tytułu ulgi, czyli kwotę ulgi przemnożoną przez obowiązującą dla nas stawkę CIT-u, zaliczki, które płacimy jako płatnik na podatek dochodowy, ale tylko i wyłącznie od tak zwanych innowacyjnych pracowników, przy czym przez tych innowacyjnych pracowników ustawodawca rozumie pracowników, którzy na działalność B plus R przeznaczają co najmniej 50% czasu. No to jest bardzo interesujący mechanizm, ponieważ rzeczywiście daje realną korzyść już nawet startupom, które no, nie mają jeszcze dochodu i przez kilka lat mogą go nie mieć, natomiast zaliczki na PIT płacić muszą od swoich pracowników i korzystając z tej nowej ulgi, jeżeli tylko ci pracownicy poświęcają więcej niż 50% czasu na działalność B plus R, no, będą takie startupy osiągać realną cashflowową korzyść, będą płacić mniejsze zaliczki na PIT, więc jest to bardzo interesujące rozwiązanie. Technicznie w projekcie jest tam problem tego rodzaju, że no niestety trzeba najpierw złożyć ten CIT lub PIT roczny, z którego wynika, że nie rozliczyliśmy całej ulgi i dopiero później będziemy mogli zacząć obniżać te zaliczki na PIT, więc no tak realnie gdzieś tam ta ulga będzie dostępna od kwietnia danego roku podatkowego po pierwszym roku działalności, kiedy nie byliśmy w stanie rozliczyć ulgi. No ale dalej jest to bardzo ciekawa korzyść dla innowacyjnych przedsiębiorców. No i to, co najbardziej chyba interesujące, mimo że dotyczy znanych już ulg, to zmiany w uldze B plus R i w IP Boxie przewidziane w Polskim Ładzie od 2022 roku. Ulga B plus R będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym instrumentem. W przypadku podatników posiadających status CBR, co nie jest częste, ale już coraz częściej się zdarza, kwoty odliczenia kosztów kwalifikowanych ulgi B plus R wzrosną ze 150 do 200%. Kwoty wszystkich tak naprawdę kosztów, rodzajów kosztów kwalifikowanych działalności B plus R. Natomiast co bardziej interesujące dla szerokiej rzeszy podatników, którzy statusu CBR nie mają, dla nich zmieni się to, że koszty osobowe B plus R będą mogli odliczyć dodatkowo nie w 100, tylko w 200%, co oznacza, że no, ponosząc 100 tysięcy wydatków na koszty osobowe działalności B plus R, będziemy mogli odliczyć od dochodu nie 200, czyli dodatkowo 100% tysięcy, tak jak było do tej pory, tylko w zasadzie tylko 300 tysięcy złotych przy 100 tysiącach poniesionego wydatku, więc no de facto będziemy mieli w większości już sfinansowane ulgą podatkową zatrudnienie pracowników
badawczo-rozwojowych, pracowników innowacyjnych. Więc no, to czyni z ulgi B plus R, no, wydaje mi się, że chyba najbardziej atrakcyjny pakiet wspierania innowacyjności w tej chwili w Unii Europejskiej. A gdy dodamy do tego jeszcze w przypadku podatników korzystających z IP Boxa kolejną zmianę, którą ustawodawca przewidział w Polskim Ładzie, czyli możliwość korzystania jednocześnie z ulgi B plus R i IP Boxa, no to mamy już naprawdę wyjątkowo atrakcyjny pakiet. Do tej pory podatnik, który miał kwalifikowane IP i był uprawniony do korzystania z IP Boxa, musiał się zdecydować, czy korzysta z reżimu ulgi B plus R, czyli zwiększa sobie koszty, pomniejsza sobie dochód do opodatkowania, ale płaci pozostałą część dochodu, opodatkowuje stawką podstawową, czy też korzysta ze stawki preferencyjnej od dochodów z kwalifikowanego IP, stawki 5%, ale wtedy od całego dochodu z kwalifikowanego IP. Teraz nie będzie musiał już takiego wyboru dokonywać, będzie mógł korzystać z obu ulg jednocześnie, czyli dochód, który zostanie po odliczeniu dodatkowym kosztów B plus R, będzie opodatkowany stawką preferencyjną 5%. Nie dość, że mamy ten dochód istotnie obniżony, to jeszcze będzie on opodatkowany stawką preferencyjną. Tak więc no, ci podatnicy, którzy mają kwalifikowane IP, a przypomnę, że są to patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, wszystkie te chronione prawa własności intelektualnej oraz autorskie prawo do programu komputerowego, no, ci wszyscy podatnicy, którzy tego typu prawa mają w swojej działalności i osiągają dochód z tego tytułu, no, w przyszłym roku będą mieli bardzo atrakcyjne warunki opodatkowania. I ostatnia ulga, która w tym pakiecie się znalazła, trochę o innej konstrukcji niż te dotychczas omawiane. Ona nie jest ulgą dla podatników, którzy prowadzą działalność innowacyjną, ale jest wsparciem dla polskiego ekosystemu venture capital. To jest ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych na inwestycje w fundusze VC. Nie we wszystkie fundusze VC, ale podatnicy, którzy zainwestują w fundusz venture capital albo takim funduszem w spółkę portfelową tego funduszu, będą mogli sobie taką inwestycję odliczyć od dochodu w danym roku podatkowym do kwoty 250 tysięcy złotych, pod warunkiem, że będą utrzymywać takie udziały w funduszu lub tej spółce portfelowej funduszu przez okres 2 lat. Natomiast co istotne, ta ulga przysługuje tylko w stosunku do inwestycji w fundusze albo koinwestycji z funduszami, które mają udział środków publicznych finansowania unijnego, czyli mówimy tutaj o funduszach typu Bridge, Alpha i tym podobne. Te fundusze będą objęte preferencjami dla inwestorów w postaci wspomnianej ulgi, co no, wydaje się będzie kolejnym bodźcem do tego, żeby ekosystem venture capital inwestujący w innowacyjne, głównie startupy w Polsce, rozwijał się i pozyskiwał dodatkowe środki na inwestycje. To tyle z tego, co przygotowałem na dzisiaj i oczywiście jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Tak, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo ciekawa prezentacja, sobie porobiłem trochę też notatek. Chciałbym zacząć od serii pytań, bo starałem się zrozumieć też wszystkie te elementy. Rozumiem, że wszystkie te ulgi, czyli tak na prototyp, na robotyzację, ulga na zatrudnienie pracowników innowacyjnych i również IP Box, tak, to są te ulgi, które związane są z kosztami uzyskania przychodów. Tak. I z obniżeniem kosztów, czyli krótko mówiąc, oparte są o koncepcję kosztów kwalifikowanych. Rozumiem, że B plus R dotyczy odliczenia od podstawy.
opodatkowania, czy to jest pierwsze pytanie, tak? Czego właśnie, gdzie tu jest ta baza, tak? Wszystkie, tak, wszystkie te ulgi poza IP Boxem dotyczą zwiększenia, czy inaczej, zmniejszenia podstawy opodatkowania, czyli dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania, czyli tak naprawdę dodatkowego obliczenia kosztów. IP Box jako jedyna z nich dotyczy po prostu obniżenia stawki opodatkowania kwalifikowanego dochodu z IP. No dobrze, i teraz drugie pytanie mam takie, czy jak no, w przypadku na przykład tej ulgi B plus E, jak można, czy tu jest, nie pojawia się ryzyko podatkowe związane z zaliczeniem danej działalności do działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o CIT, i czy też nie drugie ryzyko dotyczące tych kosztów kwalifikowanych, czy tutaj już w przyszłości, bo ta ulga funkcjonuje, czy nie ma takiego ryzyka podatkowego, że nagle się okaże, że fiskus uzna, że tak, ale jest inaczej. To jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście definicja działalności badawczo-rozwojowej jest niezwykle szeroka, bo króciutko o niej mówiąc, zanim przejdziemy do pytania, ona obejmuje zarówno badania podstawowe, badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe. Przy czym prace rozwojowe definiowane są jako wszelkie działania, zmierzające do wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. I te poza zmianami rutynowymi tychże produktów, procesów lub usług. Więc no, to jest bardzo, bardzo szeroka kategoria. Warunkiem tej definicji jest to, żebyśmy wykorzystywali nową lub istniejącą wiedzę właśnie do tego procesu, żebyśmy robili to w sposób usystematyzowany, twórczy i w zasadzie tyle. Tak więc rzeczywiście definicja jest szeroka, natomiast no, ryzyko faktycznie jest po stronie podatnika. Ryzyko tego, czy właściwie sklasyfikował daną działalność, czy też no, jednak można mieć co do tego zastrzeżenia. No, stąd podatnicy występują o interpretacje podatkowe w tym zakresie. Tych interpretacji jest wydawanych, było wydawanych do niedawna bardzo dużo. I rzeczywiście no, starali się podatnicy uzyskać odpowiedź, opisując proces, czy dany proces jest przejawem działalności badawczo-rozwojowej, czy też nie. Do tej pory faktycznie takie indywidualne interpretacje były masowo wydawane. Organy nie uchylały się przed tym, ale w ostatnim czasie, mniej więcej około pół roku, Krajowa Informacja Skarbowa zaczęła się nieco wić tutaj w tym zakresie i odmawiać takich interpretacji, twierdząc, że ponieważ ustawa o PIT i o CIT w zakresie definicji odsyła do ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, to nie jest ich kompetencja, tak, żeby interpretować tę definicję. Mieliśmy serię takich odmów. Natomiast na szczęście już w tej chwili sądy administracyjne wskazały, że interpretacja podatkowa obejmuje wszystkie te przepisy, które definiują obowiązek podatkowy, także jeżeli ustawa podatkowa odsyła do ustawy o nauce, o szkolnictwie wyższym i nauce, to organy podatkowe powinny ocenić, powinny, jeżeli tylko jest opisany ten proces w wystarczający, wyczerpujący sposób, to organ interpretacyjny, czyli Krajowa Informacja Skarbowa, powinien udzielić odpowiedzi, czy dany przejaw działalności jest działalnością badawczo-rozwojową dla celów tej ulgi, czy nie jest. No więc tak, no, jest tutaj ryzyko, natomiast no, zawsze w praktyce staramy się, czy podatnicy starają się uzyskać taką interpretację i no, w ten sposób to zweryfikować. Tak, to oczywiście ryzyka zawsze są. Tak. To o tym wiedzą przedsiębiorcy. Zapraszam Państwa do zadawania pytań albo na czacie, albo bezpośrednio. A w międzyczasie jeszcze zadam jeszcze dwa pytania, tak, no, które też mi się nasunęły. Jak czytałem Polski Ład w tej wersji, tak nazwijmy to, slajdowej, to zauważyłem, że te ulgi na prototyp i na robotyzację związane są z wielkością przedsiębiorstwa.
I to pierwsze pytanie to jest, czy te rzeczywiście to jest, będzie uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa według tego, co jest w ramach prekonsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. I drugie pytanie dotyczy tej ulgi na innowacyjnych pracowników, która rozumiem, że tutaj to raczej dotyczy sytuacji takiej, gdzie na przykład firma nie ma zysku, tak? Nie ma zysku i zatrudnia w zasadzie B2B pracownika w ramach jednostki, na przykład informatyka, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. No i ten może w związku z tym tak naprawdę mieć mniejsze zaliczki na podatek dochodowy, pod warunkiem, że tenże pracownik, jak zrozumiałem, co najmniej 50% czasu pracuje dla danej firmy. To tak zrozumiałem, ale może to proszę mnie tutaj wybawić z tej interpretacji. Może coś jest jakaś nieścisłość tutaj występuje. Zaczynając od drugiego pytania, to troszkę jest inaczej, bo żeby skorzystać z tej ulgi na innowacyjnego pracownika, no to on musi jednak być pracownikiem, tak? Aha, Czyli pracownik. musi mieć też wydatek na niego kosztem kwalifikowanym ulgi B plus R. Ulga B plus R nie obejmuje kontraktów B2B, obejmuje wyłącznie Aha. umowy o pracę i umowy zlecenia, umowy o dzieło. Więc tych też pracowników będzie dotyczyła ta ulga na innowacyjnych pracowników, czyli ona dokładnie zadziała w ten sposób, jak pan powiedział, z tą różnicą właśnie, że to nie będzie dotyczyło osób B2B, czyli jeżeli będziemy mieli pracownika, który poświęca więcej niż 50% czasu na działalność badawczo-rozwojową, to koszt jego zatrudnienia będzie kosztem kwalifikowanym ulgi B plus R. I teraz jeżeli firma nie będzie miała wystarczającego dochodu, żeby z tego kosztu skorzystać po raz drugi, tak? Czyli obniżyć sobie dochód do opodatkowania poprzez ulgę B plus R, no to wtedy będzie mogła obniżyć sobie o iloczyn, bo wracając do tych przykładów liczbowych, powiedzmy, że fundusz płac na działalność badawczo-rozwojową wynosi 100 tysięcy, podatek dla danego podatnika 19%, no to będzie miał on powiedzmy 19 tysięcy de facto tej korzyści podatkowej. Jeżeli tego dochodu w wysokości 100 tysięcy nie będzie miał, będzie na zero, tak, nie będzie mógł odliczyć się tej ulgi badawczo-rozwojowej, to wtedy tę kwotę korzyści, te 19 tysięcy, będzie mógł odjąć sobie od zaliczek na PIT za innowacyjnych pracowników. I w ten sposób tę korzyść, którą będzie mógł rozliczyć. Ale jeszcze mogę zadać to pytanie, bo to rozumiem, że to jest trochę na papierze, tak? Znaczy będzie ten pracownik się oświadczał, że co najmniej 50% czasu poświęca na działalność badawczo-rozwojową. Czy to na podstawie takiego jakiegoś, no bo w jaki sposób ustalić, czy on rzeczywiście 50% czasu spędza na działalność badawczo-rozwojową? Czy No, to jest to tak? i tak musimy ustalić, bo jeżeli prowadzimy ewidencję dla ulgi B plus R, a ulga B plus R, jeżeli chodzi o koszty pracowników, jest ulgą proporcjonalną do czasu pracy, czyli przepis mówi, że kosztem kwalifikowanym są koszty pracy w proporcji do czasu poświęconego na działalność badawczo-rozwojową, więc ten akurat pracodawca będzie i tak prowadził ewidencję czasu pracy Się trzeba. badawczo-rozwojowej tego pracownika po to, żeby skorzystać z ulgi B plus R. W związku z tym na podstawie tej ewidencji też ustali, czy to 50% jest przekroczone, czy też nie. No i konsekwentnie będzie mógł ocenić, czy może skorzystać z tej dodatkowej formy konsumpcji ulgi badawczo-rozwojowej. Wracając do pytania o status, tak też szukałem tego w projekcie, bo też mnie to uderzyło w wersji slajdowej, zwłaszcza mówiąc szczerze, ulga robotyzacyjna. No, wydaje mi się, że oczywiście życzę wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom całkowicie zrobotyzowanej produkcji, ale to chyba nie jest, że tak powiem, ten kaliber, tak, który inwestuje w tak zdefiniowaną robotyzację i w duże, skomplikowane przemysłowe roboty. Więc wydaje mi się, że to, co rzeczywiście faktycznie w tej wersji PDF-owej, slajdowej, prezentacyjnej Polskiego Ładu było, to chyba było troszeczkę na wyrost i no, w projekcie nie ma takiego ograniczenia. Widzę, że mamy chyba już też pytania na czacie.
czy prezentowane ulgi można łączyć z dofinansowaniami z funduszy europejskich? Absolutnie tak. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to nie będzie wtedy w całości kosztem kwalifikowanym do ulgi. Ulga B plus R i podobnie skonstruowane są te pozostałe kosztowe ulgi, jest ulgą, która wymaga, żeby wydatki, które są kosztem kwalifikowanym, nie były zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie i przez to rozumie się między innymi dofinansowanie z funduszy europejskich. Tak więc jeżeli korzystamy z funduszy, to ta część sfinansowania, sfinansowana z funduszy, powiedzmy w projektach badawczo-rozwojowych 65% na przykład, ta będzie wyłączona z kosztów kwalifikowanych ulgi, ale ten wkład własny, te 35% pozostałe, będzie kosztem kwalifikowanym ulgi B plus R. Co więcej, wymogi dokumentacyjne dla ulgi B plus R są bardziej liberalne niż wymogi dokumentacyjne dla funduszy. W związku z tym w oparciu o dokumentację funduszową będzie dość łatwo rozliczyć też ulgę B plus R. No i tak w praktyce się dzieje bardzo często. Co do pozostałych ulg, IP Box ma się, że tak powiem, nijak do funduszy, w tym sensie, że jest ulgą na dochodzie, a nie na koszcie, więc jakby nie ma takiej kwestii, czy koszty kwalifikowane, dofinansowane z funduszy wliczać, czy nie wliczać. Spokojnie można łączyć jedną i drugą formę wsparcia. Te pozostałe ulgi na prototyp i robotyzacyjne, one też przewidują takie wymogi, żeby te koszty kwalifikowane nie były zwrócone w jakiejkolwiek formie, więc będzie tam taki sam mechanizm jak przy ulgi B plus R. Będziemy musieli odliczyć tę część sfinansowaną z funduszy od kosztów kwalifikowanych ulgi jako tak. Mam pytanie dotyczące rozliczeń działań B plus R. Czy można znaleźć na rynku szkolenia w tym zakresie, czy możecie polecić ośrodki szkoleniowe? No tu nie mam wiedzy, oczywiście mogę nieco prywaty uprawiając polecić też kontakt z nami, ale myślę, że też w ramach pracodawców RP pojawiają się cały czas seminaria, które dotyczą poszczególnych elementów systemu podatkowego, więc nie wykluczam, że takie bardziej szczegółowe webinarium dotyczące rozliczania działalności badawczo-rozwojowej też w przyszłości przeprowadzimy. Czy każda spółka może wykorzystać omawiane ulgi, czy konieczne są warunki brzegowe, na przykład składanie sprawozdań PNT 01? Każda spółka może. Sprawozdania PNT 01, one trochę inaczej działają. Definicja działalności badawczo-rozwojowej, którą przewiduje ZUS, przepraszam, GUS w tych przepisach sprawozdawczych i w tym sprawozdaniu PNT 01, ona jest nieco szersza. Także jest zupełnie normalną sytuacją, że wydatki do ulgi są inne, z reguły niższe, wydatki kwalifikowane do ulgi B plus R są niższe niż koszty działalności, które raportujemy w PNT 01. Jeżeli spółka składa PNT 01, oczywiście dobrze by było, żeby składała, bo jest to obowiązek, jeżeli prowadzi działalność badawczo-rozwojową. To sprawozdanie PNT 01 pojawia się właściwie wyłącznie w kontekście uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jeżeli chcemy korzystać z tej ulgi B plus R w podwyższonym wymiarze, obecnie w obecnych przepisach 150, a nie 100% dodatkowego odliczenia od przyszłego roku, 200% na wszystkie kategorie kosztów, to wtedy rzeczywiście trzeba odpowiednio ująć działalność innowacyjną, działalność badawczo-rozwojową w sprawozdaniu finansowym i to musi być też zgodne ze sprawozdaniem PNT 01. Natomiast każda spółka może korzystać z ulgi B plus R, nie ma tutaj ograniczeń podmiotowych, nie ma szczególnych wymogów, rozliczenie jest na zasadzie samoobliczenia. No oczywiście warto, tak jak wspominałem, potwierdzić sobie interpretacją podatkową, że coś, co my uważamy za działalność badawczo-rozwojową, będzie też uważane przez organy podatkowe w razie kontroli za takową. Natomiast nie ma takich wymogów brzegowych, wymogów przedmiotowych, nie ma minimalnej wartości na przykład takich wydatków. Także bardzo, bardzo szerokie są te uprawnienia. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać status Centrum Badawczo-Rozwojowego?
dość proste i dość trudne jednocześnie. To znaczy, w zależności od poziomu obrotów, trzeba uzyskać minimum 75 albo minimum 50% sprzedaży z wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. No i tutaj to jest weryfikowane na podstawie sprawozdania finansowego. W związku z tym trzeba w dość szczególny sposób skonstruować sprawozdanie finansowe, no i ono musi być zaudytowane. Audytor musi potwierdzić tę kalkulację udziału w sprzedaży wyników B+R. I na tej podstawie, w oparciu o takie zaudytowane sprawozdanie, składa się wniosek do ministra rozwoju. Mam nadzieję, że tak się w tej chwili nazywa, tak? Bo to jest chyba najczęściej zmieniana nazwa ministerstwa. Do ministra rozwoju, który prowadzi rejestr centrów badawczo-rozwojowych i wydaje decyzję o nadaniu takiego statusu. Później co roku musimy również składać zaudytowane sprawozdanie finansowe, z którego będzie wynikało, że nie utraciliśmy tego przymiotu CBR-u, nie utraciliśmy tego minimalnego udziału wydatków, przepraszam, przychodów ze sprzedaży wyników własnej działalności badawczo-rozwojowej. I to w zasadzie tyle. Także nie jest to, nie ma tych wymogów wiele, natomiast no, rzeczywiście musimy mieć sprzedaż wyników własnych prac badawczo-rozwojowych. To jest jedyne tak naprawdę kryterium. Oczywiście tam są inne takie porządkowe braki zaległości publiczno-prawnych tego typu rzeczy. Natomiast no, no jedynym takim merytorycznym jest ten minimalny udział w sprzedaży wyników własnych prac badawczo-rozwojowych. No i wtedy, mając taki status, możemy korzystać z ulgi w rozszerzonym wymiarze. I to, co chyba najistotniejsze, to to, że Centrum Badawczo-Rozwojowe może rozliczać jako wydatki kwalifikowane również koszty nabycia usług konsultingowych czy usług doradczych, a więc de facto może rozliczać w ciężar ulgi jako koszty kwalifikowane kontrakty wspomniane tutaj dzisiaj w naszej rozmowie B2B, bo normalny podatnik jako koszty kwalifikowane ulgi usługi zewnętrzne zakwalifikuje tylko wtedy, kiedy nabywa je od podmiotów będących jednostkami naukowymi, a Centrum Badawczo-Rozwojowe może rozliczyć również inne usługi nabywane, w związku z tym również potencjalnie współpracowników na B2B. No i oczywiście ma wyższe limity odliczenia, natomiast ta górka, ta nadwyżka CBR-u nad normalnym podatnikiem, też trzeba pamiętać, jest pomocą publiczną, więc tutaj już może to kolidować na przykład z pozyskaniem funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe przy tym statusie, ponieważ limity pomocy będą się kumulować. No tak, już pojawiły się pytania jak o CBR, ale też pytanie chyba też warto zadać o te podmioty, które są w specjalnych strefach ekonomicznych, ponieważ tam jest ten zwolnienie z tego podatku strefowego. Chyba tam też wystąpiła jakaś drobna modyfikacja, prawda? Jeśli chodzi właśnie o tą ulgę B plus E To w znaczy naszych. tak, no mogą w tej chwili podmioty strefowe korzystać z ulgi B+R pod warunkiem, że te koszty się nie nakładają na siebie, co w praktyce się dość rzadko zdarza, bo z reguły, jeżeli podmiot ma zwolnienie czy w tej chwili decyzję o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji, to z reguły również przewidywał działalność badawczo-rozwojową, gdzieś tam te wydatki kwalifikował, no ale faktycznie, jeżeli te wydatki są rozłączne, to istnieje w tej chwili możliwość korzystania z ulgi strefowej, czy ulgi w tak zwanej Polskiej Strefie Inwestycji i ulgi B+R jednocześnie. Tak, dla wyjaśnienia tutaj użyłem oczywiście tej starej nazwy, specjalne strefy Ale ekonomiczne, to ale dalej też dzisiaj mamy te zezwolenia w obiegu. tak, są dalej zezwolenia w obiegu, natomiast oczywiście Polska Strefa Inwestycji to rozumiem, że to pojęcie szersze, które dotyczy możliwości rozszerzenia strefy zwolnień właśnie tych podatkowych CIT, tak, na całą Polskę, tak, to też warto o tym pamiętać. No i rozumiem, że też warto z tego korzystać. Czy macie Państwo jakieś pytania jeszcze? Bo rzeczywiście zrobiło się bardzo ciekawie. Patrzymy Nie na czat. pominęliśmy, ale chyba nie. Wszystko mamy.
No tak. Jedyna rzecz tak na podsumowanie, to wydaje mi się, że pan takie, użył takiego sformułowania, że mamy chyba najbardziej atrakcyjny pakiet wspierania innowacji w Unii Europejskiej. To oczywiście biorąc pod uwagę głównie te ulgi B+, R+ i IP Box, no ale też na tych pracowników innowacyjnych. Tak. A z drugiej strony mamy, tak jakśmy na poprzednich spotkaniach rozważali, tak, pewien wzrost jednak opodatkowania osób o troszkę wyższych dochodach albo tej klasy średniej, słynne, no nie o 4000 brutto, jak mówił wiceminister Patkowski, że tutaj się zaczyna klasa średnia, tylko no znacznie powyżej, tak, bo tam będzie jakaś ulga wyrównawcza, zwana ulgą dla klasy średniej. No i również będzie również, zakłada Polski Ład, również narzucenie, znaczy brak możliwości odliczenia ulgi, znaczy składki zdrowotnej od podatku PIT dla działalności gospodarczej, a wiemy, że wiele osób pracuje w konstrukcji B2B, że tak powiem, to są przede wszystkim na przykład informatycy na rzecz przedsiębiorstw. Więc pytanie, jak to wygląda, to saldo, ten efekt netto, tak, tych wszystkich ulg. I jak pana zdaniem to będzie wyglądało? Czy rzeczywiście te ulgi, te nowe ulgi, które tutaj rząd obiecuje w ramach Polskiego Ładu, to na innowacje, no w jakiś sposób przeważą tak na rzecz innowacji, czy też tamte inne zmiany podatkowe no zduszą działalność innowacyjną poprzez fakt wyższego opodatkowania chociażby dochody kontraktów jednoosobowych działalności gospodarczej, tych dochodów z pracy dla osób o wyższych kwalifikacjach. Trudno przewidywać, natomiast na pewno jesteśmy atrakcyjną lokalizacją już w tej chwili dla projektów, zwłaszcza spoza Unii, które zamierzają na przykład skalować innowacje i wdrażać do produkcji seryjnej, sprzedawać je na rynku europejskim. To już widzimy w tej chwili, że tego typu biznesy lokują się chętnie w Polsce. Widzimy też wzrost takich funduszy, które inwestują w startupy spoza Unii Europejskiej i przenoszą je do Polski na ten etap upscalingu, ten etap pierwszej produkcji czy pierwszego wdrożenia na rynek z wykorzystaniem zarówno funduszy unijnych, jak i tych właśnie zachęt podatkowych. Natomiast no tak, nie można tracić z pola widzenia szerszej bazy, tak, i tego, żeby pierwsze nie zdusić tak opodatkowaniem tego sektora MŚP, który no gdzieś tam chyba najbardziej będzie narażony na te zmiany w zakresie innym niż wspieranie innowacyjności tym bazowym zakresie opodatkowania. No a to dalej pozostaje motor biznesu w ogóle, a innowacja jest jakby dopiero drugim. Musi być rzeczywiście w ogóle odblokowany w Polsce, więc no tu na pewno ten efekt wzrostu opodatkowania będzie niekorzystny. Natomiast same zmiany proinnowacyjne no na pewno bardzo mocno zachęcają do tego, że jeśli ktoś ma do wyboru kilka jurysdykcji do prowadzenia działalności innowacyjnej, to na pewno Polskę będzie traktował jako jedną z dodatkowo najkorzystniejszych. No to by powiało mocno optymistycznie. Oczywiście no tutaj organizacja pracodawcy RP, my walczymy przede wszystkim o proste podatki. Chciałem zapowiedzieć dla tych z Państwa, którzy się nie zapisali na nasze nowe seminarium, które rozpoczynamy, właśnie cykl seminariów pod tytułem Proste podatki, już w ten czwartek, wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Będziemy prowadzić to no, deliberatywny sposób rozmowy, w jaki sposób system podatkowy upraszczać, a zwłaszcza przede wszystkim no, tą część podatków od dochodów z pracy i różnych innych form zatrudnienia. No jak powinna ta dyskusja wyglądać? Także jest to jak gdyby sposób na myślenie takie koncepcyjne, ale jednocześnie bardzo konkretne tego, w jaki sposób
przekształcić tą rozmowę w coś, w jakieś konstruktywne propozycje, nawet być może modyfikacje tych założeń zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu. Także chciałbym Państwa serdecznie zaprosić również na czwartek, na nowy cykl w ramach cyklu Proste Podatki, które TEP wspólnie z pracodawcami RP będzie przeprowadzał. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące dla Państwa, a zwłaszcza ten optymizm, który tutaj został zaprezentowany. Chciałbym przede wszystkim serdecznie bardzo podziękować panu Łukaszowi Karpiesiukowi, partnerowi SSW Pragmatic Solutions, za bardzo ciekawą prezentację, za wyjaśnienia. Być może będzie jeszcze okazja spotkania w jakimś innym kontekście, może nawet próba jakiegoś szkolenia. Zobaczymy. W tej chwili właściwie żeśmy dobiegli końca z cyklem zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem. Może zostały jeszcze elementy podatku, tak zwanego podatku estońskiego, być może grupy VAT-owskiej, grupy kapitałowej VAT do omówienia. Zastanowiłem się, czy to jest interesujące dla przedsiębiorców, żeby o tym już na tym etapie rozmawiać. Ale w międzyczasie, jak powiedziałem wcześniej, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na czwartkowe cykle, rozpoczęcie cyklu Proste Podatki. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i mam nadzieję wkrótce do zobaczenia. Ja również dziękuję. Do widzenia.